drzewo. Drzewo. Niektórzy z was szukają tu jedzenia. Niektórzy z was, tak jak my, uważają to za symbol życia. Właśnie dlatego stoimy pod drzewem, nieogoleni, w większości z nas, właściwie chyba wszyscy, zmęczeni, nie wiem co sobie zrobić, o dziwnych minach, z tego co widzę po niektórych, z korą w ręku. I będziemy opowiadać o tym, co się wydarzyło na dniu trzecim bodajże, na dniu trzecim Gamescom. Mały dzień trzeci, tak? Bo już teraz trochę czasu. Tak, trzeci. Dziękuję bardzo. Więc może zacznę od tego, co ja dzisiaj widziałem i co dzisiaj robiłem. Byłem dzisiaj na pokazach Segi. Były to gry Anarchy Reigns, była to gra też Inversion i Renegade Ops. I powiem tak, że Anarchy Reigns, tak w skrócie po prostu, żebyście mogli spodziewać czego, tego, co zobaczycie w tekstach. Anarchy Reigns było takie jak każda inna gra Segi ostatnio wydana, aż się język plączył, już naprawdę jest ciężko. Renegade Ops był naprawdę super, jedna z najfajniejszych gier, jakie do tej pory grałem, choć to tylko tytuł na XBLA i PSN, taki mały tytuł dosyć. A co do Inversion, mam mieszane uczucia. Taki trochę krab, ale z potencjałem. Zobaczymy, co zrobią twórcy, mają czas jeszcze do lutego. Zrobiłem 3 wywiady z EA, sam jeden, prawie. Jeszcze Peter mi pomagał, który mnie teraz nie słucha, bo rozmawia sobie, ale nie ma problemu żadnego z tym, bo i tak go nie słucham też często. Wywiady na temat Star Wars The Old Republic, wywiady na temat Mass Effecta 3 i na temat Need for Speed Run, który chyba już, mam nadzieję, będziecie mogli oglądać w momencie, kiedy to coś, co teraz nagrywamy, będzie już na gram.pl. Widziałem też Mass Effecta 3, Myszasty też widział. Też widziałem. Prawie płakałem ze szczęścia, prosiłem, żeby wzięli moje pieniądze na miejscu, ale nie chcieli, powiedzieli, że mogę kupić 10 gier, co chyba zrobię, gram.pl mi zapłaci wystarczająco dużo. Czyli... czyli będę kupował 10 sztuk Mass Effecta, zobaczymy. No i to tyle, co dzisiaj widziałem. I biegałem trochę i było bardzo fajnie biegać i się zmęczyłem. Nie wiem jak wy. Bardzo lubię to drzewo. Ja dzisiaj byłem u Activision. Widziałem Modern Warfare 3, a konkretnie Spec Ops z tej gry i myślałem, że w nią nie zagram, ale jednak zagram, bo Spec Opsy są mega dobre i to jest moja ulubiona część. Modern Warfare 2 w trójce są jeszcze lepsze. Widziałem też dwie gry Marvela, czyli Spidermana i X-Men Destiny i obie są bardzo średnie i takie wyblakłe i bez jakichś takich większych aspiracji. No, będą ok, ale bez przesady. Widziałem też Prototypa 2, który wygląda całkiem. Nie jest nadal to ładna gra, ale mechaniką pewnie będzie rządzić tak jak część pierwsza. Poza tym byłem na pewnym pokazie, o którym nie mogę mówić dzisiaj. I byłem we Frogsterze i widziałem ich nowe MMO, które będzie po polsku i wyglądało fajnie. Ale o tym więcej wam powie już Miłosz. No ja z kolei miałem dzisiaj okazję rozpocząć dzień od wizyty w OneSea, gdzie zaciągnął mnie Lukas, żeby pokazać mi właśnie Offroad, czyli gierkę, o której też chwilkę zobaczycie być może materiał, nieco o niej więcej opowiadam. Bardzo fajną, jeżeli ktoś lubi taplanie się w błocku, tak jak ja, ochlapywanie się i w ogóle brudzenie, polecam szczerze, naprawdę. Świetna sprawa. No oprócz tego jeszcze oczywiście nowa Red Orchestra, gdzie mogliśmy pobawić się z Lukasem już czołgami. I coraz bardziej jestem oczywiście przekonany już do tej gry, tym bardziej, że no jeżeli chodzi właśnie o sprzęt pancerny, czołgi, no to mamy tutaj całkiem fajną symulację, są oczywiście lokacje, które trafimy, możemy uszkodzić, powiedzmy, nie wiem, silnik, całe mnóstwo różnych podzespołów i tak dalej, da się zastrzelić na przykład, nie wiem, dajmy na to członka załogi, prawda, który, no mechanika prowadzącego czołg na przykład, który zostawi nieopatrznie otwarty właz, prawda, i nie patrzy przez wizjery. Jest fajnie, jest czadowo naprawdę, nie ma tutaj żadnego przegięcia, jedno dobre trafienie tak naprawdę gdzieś na przykład w spojenie wieży i pozamiatane, w tym momencie pancer się rozlatuje, fajna rzecz. No oprócz tego pograłem sobie wreszcie właśnie w multiplayera pecetowego z 64 innymi graczami Battlefielda 3 i powiem jedną rzecz, ja w tą grę już grać będę musiał, ponieważ uwielbiam po prostu multi w Bad Company 2, a to jest po prostu bardziej epicka wersja tego, no bo mapa, na której graliśmy, była tak mniej więcej 4 razy większa niż największa mapa jakakolwiek, która była dostępna w Bad Company. No poza tym, no 32 graczy na jedną stronę, to naprawdę jest niesamowita sprawa. Nie ma tutaj czegoś takiego, że gdzieś tam się człowiek plącze po prostu sam, prawda, wokół niego nikogo nie ma. No
totalny chaos, naprawdę. To będzie gra, która będzie wymagała niesamowitego zgrania, niesamowitego teamplayu po każdej stronie. Jestem strasznie tym zajarany w ogóle, nie mogę się już doczekać po prostu, kiedy to wyjdzie, kiedy będę mógł się zagłębić i tracić znowu kolejne setki godzin po prostu, zabijając innych. No oprócz tego jeszcze byłem na prezentacji trzech gier. No w zasadzie dwie gry nam pokazano. Z jednej zobaczyliśmy tylko trailer, ponieważ gra jest dopiero od 4 miesięcy w produkcji. Ktoś mi próbuje zajść do tyłu, powiadasz? Nie ma, tak lekko. Oprę się profilaktycznie. Dobrze. No tutaj najważniejszą rzeczą oczywiście była nasza rodzima produkcja, czyli Two Worlds, prawda? Reality Pump. Pozbawiałem się chwilę też właśnie z deweloperami. No i to też w osobnych wrażeniach moich nagranych przed chwilą znajdziecie. Powiem tylko, że właśnie to jest jedna z pierwszych gier, które przekonały mnie do 3D w grach. Naprawdę. Chłopaki się postarali, zrobili to naprawdę świetnie. No poza tym dzień upłynął mi na bieganiu, oglądaniu różnych też stoisk, prawda, różnych innych rzeczy oraz oczywiście pisaniu tekstów, które już też niedługo na gramie się pojawią. Przekazuję pałeczkę dalej. Proszę, świeżo umyta. Dziękuję bardzo. Ja dzisiaj byłem na prezentacji 9 różnych gier MMO i naprawdę mam dość. Współczujemy. Dziękuję. I dzwoni ktoś do mnie, przepraszam. Tak, ale wracając do meritum. Pierwsze co zobaczyłem, to była prezentacja u Frogstera, tak jak mówił Krzysiek. Zobaczyliśmy Elegium. Highlights. Ja też nie chcę, ale no dobrze, widziałem Elegium, jest rzeczywiście po polsku, bo tytuł jest The Chosen One, a u nas będzie Wybraniec. Gra jest fajna, wprowadza jakieś nowe rozwiązania, także będzie dużo prościej grać. No i to może w sumie o niej tyle. Graliśmy w Terę. Prezentacja Tery była bardzo fajna, bo rzeczywiście właśnie graliśmy. Nie była to tylko prezentacja, nikt nam nie opowiadał o grze i nie pokazywał, jak sam gra. Zasiedliśmy przed postaciami i jeszcze był taki mały konkurs zorganizowany dla dziennikarzy. Tu trzeba było przejść całą grę w jak najkrótszym czasie i ta drużyna, która wygrywa, która osiągnęła najniższy czas, może dostać takie fantastyczne płótno, które jest wysokie na 2 metry, szerokie na 4. No i oczywiście, jako że jesteśmy z Polski i udało nam się, jesteśmy pierwsi. Co jeszcze widziałem? Widziałem też gry spod serii World of i było to World of Tanks, World of Warplanes i World of Battleships, które zostało zaprezentowane na tegorocznych targach Gamescom. I w sumie no to wszystkie te gry mają ten sam schemat. Chodzi o strzelanie się tymi maszynami, które są w tytule. Ale jeśli chodzi o World of Tanks, to mamy dla was trochę gadżetów. Trochę się tego nadźwigałem. Trochę nawet słychać, że coś tutaj trzeszczy, także nie są to tylko koszulki i jakieś inne papierki. Na pewno zobaczycie to niedługo na Facebooku Gram bądź gdzieś na Gramie w ramach konkursu. Widziałem też jeszcze Tomb Raider. Lara Croft jest naprawdę twardą babką, można ją przekuwać w różnych miejscach. Wiem, że to może brzmi dwuznacznie, ale tam, jak zobaczycie fragment rozgrywki, to tak jest. I wytrzymuje dziewczyna zdecydowanie wszystko, radzi sobie z każdą przeciwnością losu. I ostatnie dwa MMO widziałem, Guild Wars 2. Naprawdę warto czekać na tą gierkę. Szczególnie podoba mi się wprowadzenie do samej rozgrywki. Jest trochę inne niż zwykłe wyznaczanie atrybutów i pokazywanie, jak ma postać wyglądać. I widziałem też nową grę NCSoftu, Wildstar. Wygląda bajecznie po prostu. Jest piękna, jest zabawna. No i ma znowu kartunową taką grafikę. Dobra, już skończę, bo naprawdę sam mam dosyć tych MMO, a jeszcze muszę je napisać w ogóle. To przedaj głos tutaj temu panu. Tak, ten pan odbiera głos. Ja dzisiaj widziałem tylko w zasadzie... Byłem na dwóch pokazach Namco i jednym, o którym też nie mogę mówić, bo to był ten sam pokaz, na którym był Krzysiek. Nie mogę. Nie mogę, bo potem będę musiał zastawić dom, żeby spłacić kary. A bank... gadżety będzie kasa. Bank już ma mój dom, więc to będzie ciężkie. W każdym razie o tym, co mogę powiedzieć. Obejrzałem sobie Ace Combat, Assault Horizon. Pokaz się koncentrował głównie na trybie multi. Jest fajny. Trochę zerżnięty z sieciowych strzelanin typu Call of Duty. Jest system skilli. Jest kilka trybów online'owych. Ale było to w sumie pokazane jako taka prosta, jako nowy trailer i opowiedziano nam o tych dodatkowych opcjach. I był jeszcze kawałeczek gameplayu, to był pierwszy tutorialowy poziom. Jak się dowiedziałem z tego pokazu, miał to być najpierw tylko intro, ale stwierdzili, że będzie fajniejsze w formie grywalnej.
i sprowadza się w zasadzie do celowania i strzelania z działka przymocowanego do śmigłowca. Nie był to pokaz zbyt efektowny, ale nie zmniejszył mojego stopnia zajarania tą grą. Czekam dalej i na pewno będę się przy niej świetnie bawił, jak już wyjdzie. Drugą grą, którą zobaczyłem od Namco, to był Ridge Racer Unbounded. No i ponieważ już wcześniej wiedziałem, że robi to ekipa Bugbear, znana z serii Flatout, to wiedziałem w zasadzie, czego się spodziewać i tak naprawdę jest to Flatout z doczepionym systemem driftów z Ridge Racera. Wersja, którą nam pokazywano, to właściwie nawet nie była jeszcze alfa. Panowie powiedzieli, że dopiero zbliżają się do etapu alfy. To, na czym się koncentrował pokaz, to był system tutorialowy. O Jezu. To był system budowy tras. Gracze będą mieli możliwość tworzenia własnych tras z predefiniowanych klocków, wrzucania ich potem do sieci, dzielenia się nimi. Wyglądało to fajnie i dosyć prosto. Klocki były przemyślnie zrobione, było ich mnóstwo rodzajów i złożenie fajnej trasy zajęło prowadzącemu dosłownie parę minut. Trasa była fajna i grywalna, także to może być dosyć ciekawy element tej gry. Samego gameplayu dużo nie było, właściwie tylko przejazd po tej trasie. Także, no nie wiem, ciężko jeszcze powiedzieć, czy gra będzie dobra. Liczę na to, że będzie. Zobaczymy, jak już będzie w jakimś bardziej zaawansowanym etapie produkcji. To chyba wszystko ode mnie. Tak, to ja teraz poproszę wszystkich tutaj, żebyśmy oddali cześć drzewu.